Tylko jeden przedsiębiorca odpowiedział na miejskie poszukiwanie operatora suwalskiego schroniska dla zwierząt. Z końcem roku rezygnacja Bogdana Lauryna stała się faktem. Nastąpiła na skutek żądań działaczy wywodzących się z organizacji troszczących się o dobrostan bezdomnych zwierząt. W szczególności zaś o niewielkie ich zdaniem starania przedsiębiorcy w zakresie adopcji zwierząt i jego sprzeciw w sprawie roszczeń o dostęp wolontariuszy do psów mieszkających w schronisku. Przedstawiciele prozwierzęcych organizacji wnosili wiele uwag, ale żaden z reprezentowanych przez nich podmiotów nie złożył w przetargu swojej oferty. Miasto wykładające rocznie kilkaset tysięcy złotych na zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom nie miało wyjścia i rezygnację przedsiębiorcy przyjęło. Jedynym sposobem na płynne utrzymanie azylu stała się dzierżawa obiektów dotychczasowego schroniska od jego właściciela. Koszt okazał się niemały. Miasto co miesiąc musi teraz wydać 23 tysiące złotych za udostępniony teren i infrastrukturę. Do tego czynszu na szczęście dołoży się kilka okolicznych gmin, które również nie mają w sposób dostateczny rozwiązanego problemu azylu dla czworonogów. Ostatnim elementem rozwiązania problemu był konkurs mający wyłonić operatora schroniska. Na ogłoszenie odpowiedziała tylko jedna firma założona tydzień po ogłoszeniu przetargu. Za każdy dzień pobytu zwierzaka w schronisku świeżo powstały podmiot oczekuje 16 zł. Ma to wystarczyć na stworzenie czworonogom bezpiecznego azylu, zapewnienie wyżywienia, przyzwoitych warunków sanitarnych, opiekę weterynaryjną i wiele innych działań. Miasto zaś przewiduje, że na usługi wykonywane przez nowego operatora wyda do końca grudnia nie więcej niż 550 tysięcy złotych. Ratusz szacuje, że pod opiekę schroniska trafi w tym czasie nie więcej niż 250 zwierząt. Ogółem przez 10 miesięcy bieżącego roku na zabezpieczenie opieki nad bezdomniakami oraz dzierżawę obiektów z miejskiej kasy wydane zostanie 780 tysięcy złotych. W 2021 roku pełen koszt wyniósł znacznie mniej, nieco ponad 507 tysięcy złotych.